Godzina 17:38, ostatni dzień nagrań naszego specjala. No i co, słuchajcie, chciałbym się w tym momencie z Wami mniej więcej podzielić moimi odczuciami na temat nagrań, ponieważ są one w dużej mierze bardzo pozytywne. Jestem z siebie przede wszystkim zadowolony, że udało mi się to, mam nadzieję, zrobić na jak najwyższym dostępnym dla mnie aktualnie poziomie. Sprawdziłem się również w roli nagrywania w terenie z komentarzem na żywo oraz opisu historii zabytków bądź ogólnie historii danego miejsca i mam nadzieję, że spodobał Wam się tego typu format. W kwestii zwierząt myślę, że specjal był w miarę obfity w różne ich gatunki. I co ciekawe, więcej ciekawszych gatunków znalazłem nie szukając ich, ponieważ wychodząc na tą drogę, która jest w tamtą stronę aktualnie, znajdowałem dużo mniej ciekawych gatunków. Natomiast kiedy nie szukałem, na przykład w apartamencie, w którym mieszkałem, znalazłem choćby gatunki gekona, modliszki i tego typu rzeczy. Także dużo ciekawych gatunków na tym specjalu było swoistym przypadkiem. No i co? Cieszę się, że mogłem nagrać ten specjal w tym miejscu, w którym aktualnie jestem, czyli w Zadarze w Chorwacji. Ponieważ z Chorwacją jestem związany, można by powiedzieć, emocjonalnie od bardzo długiego czasu, ponieważ jeżdżę do niej praktycznie co roku od dziecka, więc jestem bardzo podekscytowany tym, że mogłem Wam pokazać jak i trochę kultury tego miejsca, troszeczkę zabytków, jak i również zwierząt, które tutaj występują. Więc mam nadzieję, że się Wam to podobało. Odcinek ten nie jest jednorazowy. Chodzi mi o to, że chciałbym również w przyszłości pociągnąć dalej ten format i nagrywać w innych miejscach, w innych państwach i opowiadać również ciekawą historię miejsc, w których aktualnie będę się znajdował. Kończąc już, mam nadzieję, że dowiedzieliście się jak najwięcej ciekawych rzeczy na temat zwierząt, które widziałem oraz historii miasta Zadar, w którym się znajdowałem. Jeśli dacie mi do zrozumienia, że tego typu format Wam się podoba, w przyszłości będę po prostu inwestował więcej oraz będę poświęcał więcej czasu w nagrania tego. No i co? Klasycznie już mówiąc, z mojej strony byłoby to tyle. Dzięki za oglądanie i cześć, do następnych odcinków. Pa, pa.